Cześć, nazywam się Paweł Bernas, jestem kolarzem zawodowym grupy JBG 2 Cryospace, która specjalizuje się w kolarstwie górskim, a dzisiaj chciałem Was zaprosić do zakupu i mojej prezentacji mojego roweru szosowego, na którym kończyłem karierę szosowca, czyli Treka Emondy SLR 9. Rower jest w rozmiarze, to jest 60 rama, czyli na osobę około tak 1,90 m, plus minus, wiadomo, powiedzmy 5 cm też zależy, jak kto jest zbudowany. No to jest kwestia doboru ramy, ale tutaj na pewno na miejscu można się do tego roweru przymierzyć. No i co, kierownica 40 cm, mostek 130, aczkolwiek nie jest to zintegrowany kokpit, więc tutaj spokojnie można sobie czy szerszą kierownicę, czy krótszy mostek. Te akurat podzespoły są nowiutkie, więc wymiana nie będzie problemem, myślę, dla kogoś, kto będzie chciał ten rower dla siebie podpasować. Także no, jakby jest do ustawienia. To nie jest tak, że trzeba na niego wsiąść tak, jak on jest złożony. Tam jest jeszcze, że tak powiem, pole do manewru w kwestii bike fittingu. Trek Emonda SLR 9 z programu Project One. Malowany cały na czerwono, bez żadnych dodatkowych oznaczeń poza marką Trek i modelem Emonda. Złożony na Duraisie mechanicznym z hydraulicznymi tarczami. Siodełko Bontrager Montrose Elite. Pełna grupa Duraisa łącznie z korbą. No i co? Koła Aeolus 5 Pro. No jest to na pewno mój ostatni rower w karierze szosowca, ponieważ zmieniłem teraz dyscyplinę na MTB. Wiadomo, że mam też rower szosowy do treningów, ale stricte wyścigowy rower szosowy, który przejeździł ze mną pełny sezon, to jest ostatni. Jest to mój trzeci trek w karierze. Czwarty trek w karierze, no. Druga Emonda, miałem wcześniej dwie Madonki. No i co, bardzo będę miło wspominał, że tak powiem, ten czas, kiedy się ścigałem jeszcze na szosie. No zjeździł ze mną całą Europę z powodu COVID-u, nie zabrałem go nigdzie do Azji, ani na inne kontynenty, ale no w Europie widział większość szos, od Rumunii przez Węgry po Francję, Danię, Czechy, Słowacja, Polska, no to takie oczywiste kierunki, więc nawet nie będę wspominał. No i co, bardzo, bardzo mi się z nim dobrze współpracowało. W tym roku jest to jedyny rower, który zawiózł mnie do zwycięstwa w klasyfikacji górskiej, co bardzo mnie bawiło, ponieważ jestem kolarzem raczej sporej postury, ale zwyciężyłem w klasyfikacji górskiej Alps Isère Tour, czyli no, wyścigu, gdzie faktycznie przez parę gór trzeba było się przekopać, no ale Monda ewidentnie stworzona do tego, więc dodała mi skrzydeł. No, Madonka jest takim, powiedziałbym, hardkorowym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o aerodynamikę, o wygląd, właśnie jak to się prezentuje, jak szybki jest ten rower i jak, że tak powiem, sprawny w terenie, do którego został zaprojektowany. No natomiast Emonda na pewno jest wszechstronniejsza. Tutaj też nowa Emonda w porównaniu do poprzedniej generacji bardzo zyskała na aerodynamice, co dało się odczuć. No ale jest też łatwiejsza w prowadzeniu na pewno, przez to, że nie jest tak sztywna i zrobiona, powiedzmy, pod te płaskie, szybkie wyścigi, tylko gdzieś to zostało tak wypracowane, żeby komfort i osiągi spotkały się, że tak powiem, ze sobą. No i na pewno łatwiejszy jest to rower do użytku na co dzień niż Madonka, więc biorąc pod uwagę to, jaki zakres wyścigów ścigałem się na szosie, od kompletnie płaskich po naprawdę górskie etapy i 20-kilometrowe podjazdy, no to ta Emonda była doskonałym wyborem. No tutaj właściwie to nawet zawodowcy wymagają, żeby ta elektronika była sami od swojego sprzętu, natomiast tutaj jakby jest dosyć powód prozaiczny, po prostu trzeba, bardzo długi okres oczekiwania był na grupy elektroniczne. Durace mechaniczny przyszedł dużo szybciej. No i muszę przyznać, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. No jednak Durace to jest Durace, to jest marka i czy to jest mechanika, czy to jest D2, no działa po prostu znakomicie. No, precyzja, szybkość przełożeń. Nawet podejrzewam, że w pewnych momentach jest szybszy od elektronicznego, jeżeli dochodzi do szybkich redukcji. No, także bardzo byłem pozytywnie zaskoczony. No też pierwszy raz
od chyba 6 lat wróciłem na grupę mechaniczną i no nie powiem, żeby mi to odbierało jakkolwiek przyjemność z jazdy. No jest to też jakby kwestia wizerunkowa marek. One promują swój najlepszy, najdroższy osprzęt i najnowszy. Technologicznie jakby no elektronika, elektryczne przerzutki są najnowsze, więc wiadomo, że marki będą to wsadzały do grup, które zaopatrują, dlatego no w Worturze wszyscy się na tym ścigają, ale jak sięgnąć pamięcią jeszcze do Alberto Contadora, jak się ścigał i to przecież niedawno, czy Fabiana Cancellari, no to nie byli wcale tacy chętni do przejścia na D2, tylko jeszcze ile się dało, ile mogli powalczyć z dostawcą sprzętu, tyle zostawali przy mechanicznym osprzęcie, także no to w żadnym wypadku nie jest tak, że on gdzieś, nie wiem, dyskwalifikuje ten rower z bycia naprawdę topową maszyną. Osobiście najbardziej lubię stożek 50 mm, czyli 5 cm. Jest to taki idealny kompromis między szybkością, a już jest bardzo szybki, a jeszcze nie przeszkadza, tak? Bo 6-centymetrowe stożki, wcześniej były jeszcze 8-centymetrowe stożki, no to przy mocniejszym podmuchu wiatru ten rower jest bardzo, bardzo niestabilny. 5-centymetrowe stożki są no zdecydowanie łatwe do okiełznania, a no szybsze niż te niższe modele. Co po każdym etapie był myty, smarowany, przeglądany, także no tutaj używanie roweru przez zawodowca ma jakby swoje plusy i minusy, tak? Z jednej strony wiadomo, że ja dużo kilometrów robię i ciężko trenuję i się ścigam. Z drugiej strony jest na bieżąco serwisowany. Jeszcze na koniec przeszedł serwis tutaj w fabryce rowerów, więc został przygotowany do sprzedaży, także no, jakby jest w stanie idealnym. Poza tymi kilkoma tam, nie wiem, odpryskami lakieru malutkimi, które gdzieś no, siłą rzeczy wiadomo, jak się użytkuje rower, no nie do, przez pół roku nawet ciężko go zachować w stanie idealnym. Nie? To powiedz tylko na koniec naszym widzom, czy jeżeli ktoś by się zdecydował na tą maszynę, to jesteś w stanie przyjechać na pamiątkowe zdjęcie. Tak, jak dogadamy termin, jak najbardziej. Mogę przekazać też koszulkę Mazowsze Serce Polski, czyli ostatniej mojej drużyny szosowej i drużyny, w której się ścigałem jeżdżąc na tym rowerze. Także nie ma problemu. Możemy nawet pojechać razem na trening. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Rower jest dostępny w fabryce rowerów od ręki. Stoi tutaj, czeka na Was. Możecie przyjść, spróbować się do niego przymierzyć i zakupić go.